W średniowiecznej Europie Kościół odgrywał ogromną rolę. Wpływał na codzienne życie ogromnych, rzesz wiernych, którzy, by dostąpić zbawienia, starali się żyć zgodnie z regułami wiary chrześcijańskiej. Duchowieństwo wywierało przemożny wpływ na edukację, dyplomację, a w pewnych okresach i na politykę poszczególnych państw i całego kontynentu. Duchowieństwo było też najlepiej wykształconą grupą społeczną tych czasów, a język łaciński, będący językiem liturgicznym, był równocześnie językiem dyplomacji. Na czele Kościoła katolickiego stał biskup Rzymu, czyli papież, od którego zależało m.in. wyrażenie zgody na koronację władcy. Od początku średniowiecza zaczęły powstawać zakony, czyli wspólnoty religijne, których członkowie składali śluby posłuszeństwa, celibatu, czyli rezygnacji z życia płciowego i ubóstwa. Mnisi nie zakładali rodzin, nie posiadali własnego majątku i byli zobowiązani do bezwzględnego posłuszeństwa względem władz zgromadzenia. Całe życie poświęcali modlitwie, pracy na rzecz zgromadzenia i służbie innym ludziom. Siedzibami zakonów były klasztory. Na czele zgromadzenia w klasztorze stał opat. Życie w klasztorze płynęło zgodnie z zasadami zapisanymi w regule zakonnej. W ciągu dnia około 8 godzin poświęcano na pracę, a każdy zakonnik posiadał określone zadania czy funkcje do spełnienia. Resztę dnia spędzano na modlitwie, studiowaniu Pisma Świętego i na odpoczynku. Jako jeden z pierwszych powstał zakon benedyktynów, założony w VI wieku na górze Monte Cassino we Włoszech przez świętego Benedykta. Drugim popularnym zakonem początku średniowiecza byli cystersi. Oba zakony koncentrowały się na prowadzeniu szkół i szpitali oraz na badaniach naukowych. Z racji tego, że nie znano jeszcze druku, bardzo dużą rolę odgrywali przepisujący książki kopiści. Przepisanie jednej pozycji czasem zajmowało całe miesiące, a często i lata. W XIII wieku powstały zakony żebracze, które utrzymywały się jedynie z tego, co otrzymały od wiernych. Była to reakcja na postępowanie części duchowieństwa, które koncentrowało się na gromadzeniu bogactwa i angażowaniu się w politykę. Ideę tę stworzył święty Franciszek z Asyżu, który założył zakon franciszkanów. Miał on charakter zakonu żebraczego i wędrownego. Jego członkowie chcieli żyć i głosić Słowo Boże według wskazań Jezusa. Do ludzi zwracali się prostym i zrozumiałym językiem, co przysparzało im zwolenników i przyczyniło się do wzrostu popularności. Kolejnym zakonem tego typu byli dominikanie. Pierwotnie całość edukacji kontrolowana była przez duchowieństwo. W szkołach przykościelnych kształcono przede wszystkim przyszłych duchownych, ucząc ich łaciny, śpiewu liturgicznego i modlitw. Dalsza edukacja przebiegała w szkołach katedralnych i przyklasztornych. Z biegiem czasu rozwijające się struktury średniowiecznych państw potrzebowały coraz liczniejszych i wykształconych urzędników. Stąd zaczęły powstawać pierwsze uniwersytety. Nauka odbywała się tam po łacinie, a większość początkowej kadry stanowili duchowni, co z biegiem czasu zaczęło ulegać zmianie. Edukacji na średniowiecznych uniwersytetach podlegali tylko chłopcy.